taki krótki moment silniejszym wiatrem i od razu sporo liści opada. Widać, jak się sypią. Jest piękna pogoda jak na listopad. Bardzo ciepło. Kilkanaście stopni. Naprawdę można chodzić po lesie. I dlaczego jeszcze przekonuję? Co jest taką dodatkową jeszcze wartością? To, że te wycieczki powinny się odbywać oczywiście nie tylko w taką pogodę jak dzisiaj, ale również w każdą inną. Również w słote, deszcz, zimą, wtedy kiedy pada deszcz, kiedy jest mróz. Nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce i jest cieplutko. Dlaczego? Dlatego, że przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja naszemu układowi odpornościowemu. Kształtujemy swoją odporność na przeziębienia, na grypę, na anginę w momencie, kiedy jesteśmy często w takim właśnie środowisku, kiedy oddychamy świeżym powietrzem, ale kiedy również wychładzamy swój organizm, wychładzamy swoją skórę, schładzamy swój oddech, łykamy zimnego powietrza, ono się dostaje do naszych dróg oddechowych, często nawet do naszych płuc. I to nie jest przyczyna przeziębień. Przyczyną przeziębień jest osłabienie układu immunologicznego, czyli przebywanie zbyt często, zbyt rzadkie wychodzenie na zimno, zbyt rzadkie wystawianie się na zimno. To jest przyczyna przeziębienia. Osłabienie układu immunologicznego. Natomiast układ immunologiczny, układ odpornościowy wzmacniamy poprzez zimno. Zimno jest czymś zupełnie naturalnym dla człowieka. Ciepło zimą jest czymś nienaturalnym dla człowieka. Dlatego staramy się jak najczęściej przebywać na zewnątrz, w lesie, w parku, czy w ogóle na zewnątrz, na dworze, po to, żeby trochę się tym zimnem, żeby to zimno nas trochę, że tak powiem, schłodziło. W ten sposób odparniamy się na zimno i na, jak już powiedziałem, te warunki zewnętrzne. Musimy często tam przebywać. A przebywanie w takim środowisku jak to dodaje tym wycieczkom uroku. Jeden z mostków nad rzeczką regulowaną przez wobry. Tak, przed chwilą mówiłem o odporności. Te wycieczki do lasu, przebywanie w lesie, przebywanie w parku, przebywanie poza domem sprzyja uzyskiwaniu przez nasz organizm odporności na przeziębienia. Dlatego staramy się przebywać jak najczęściej, codziennie. Codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt minut, być może dłużej na zewnątrz. Staramy się, by nasze dzieci się również znalazły w tym. W takich warunkach. Niech się trochę przechłodzą, niech się trochę zmęczą. Niech zmarzną im nogi, niech zmarzną ręce, niech zmarznie nos, po to, żeby właśnie ta odporność została. To jest naprawdę konieczne. Ludzie, którzy częściej przebywają w takich warunkach, tej odporności mają więcej. Najczęściej przeziębiają się ci, którzy stronią od zimna. Zbyt grubo się ubierają. Moim zdaniem powinno się ubrać tak, owszem, ciepło, żeby nie marznąć za nadto, ale z kolei też nie za ciepło i nie zbyt sztywno. Chodzi o to, żeby to ubranie nie krępowało ruchów. Wielu ludzi opatula swoje dzieci dosłownie prawie, że tak, że dzieci nie mogą oddychać.
czapka być może. Tak, ja jestem zwolennikiem chodzenia bez czapki, z rozpiętą kurtką, ale zostawmy przynajmniej kawałek skóry wystawionej na te warunki zewnętrzne. Taki jest mój apel. No, oczywiście można posunąć jeszcze dalej w hartowaniu, czyli brać sobie zimne prysznice, moczyć nogi w zimnej wodzie, czy przynajmniej brać prysznice naprzemienne, ale to już jakby wyższa szkoła jazdy. Pierwszym takim jakby bardzo skuteczną metodą, pierwszym krokiem w stronę uodparniania naszego organizmu jest właśnie częste wychodzenie na świeże powietrze. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut, godzina, być może trochę dłużej, na świeżym powietrzu świetnie wzmacnia nasz układ immunologiczny. Świetnie wzmacnia nasz układ immunologiczny też woda. I oczywiście zimna woda.